Polski Ład uderza w samorządy. Polski Ład finansowany jest głównie kosztem mieszkańców. Jeżeli ty uważasz, że Polski Ład jest dobrym programem i wynika z niego więcej dobrego niż złego, pewnie masz rację i nie mam zamiaru z tym polemizować. Jeżeli natomiast uważasz, że Polski Ład jest złym programem i w całości bądź w części powinien wylądować w koszu, to z pewnością też masz rację, bo masz z pewnością ku temu powody, aby tak sądzić. I również nie będę w związku z tym polemizować. Jednak nie o Polski Ład dzisiaj chodzi, a o manipulację. Manipulacja bowiem, za Wikipedią, to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora. O co w tym chodzi? Kto jest manipulatorem? Jaką rolę odgrywa Szczecin, samorząd i Polski Ład w tym wszystkim? Wyjaśnię w najbliższych kilku minutach. Zachęcam, by pozostać i posłuchać do końca. Można nie lubić rządu. Wcale się temu nie dziwię. Też nie należy do jego sympatyków. Można dokopywać rządowi w różny sposób. Też się temu nie dziwię, bo też jest za co. Jednak są pewne granice tej manipulacji i są pewne granice, których przekraczanie jest po prostu niesmaczne, bo teraz każdy problem w Szczecinie, każde zaniechanie, każde oszczędności i cięcia to będzie przecież skutek Nowego Ładu. Szczecin tnie lekcje w przedszkolach przez Polski Ład. Grzmią ludzie, grzmią media. Przyjrzyjmy się jednak temu, co dotyka samorządu, co dotyka Szczecina w kontekście Polskiego Ładu. W Polskim Ładzie mamy dwa zapisy, takie podstawowe, które prowadzą do zmniejszenia dochodów z PIT dla samorządu, w tym przypadku dla Szczecina. Jest to kwota wolna od podatku, która została podniesiona do 30 tysięcy złotych oraz wyższy drugi próg podatkowy w wysokości 120 tysięcy złotych. Będzie to oznaczać, że większość mieszkańców zapłaci niższe podatki. I nie będę zupełnie teraz wchodzić i polemizować, jak to jest z innymi opłatami, składkami i czy wyjdzie na tym przeciętny mieszkaniec lepiej, czy nie. Ty na pewno wiesz lepiej, jak to jest w Twoim przypadku. I to zupełnie nie o to chodzi. Teraz chodzi o finanse miasta i finanse samorządu. Więc te dwie rzeczy oddzielmy od siebie. Jak będzie w rzeczywistości, nie wiemy, czy te 120-130 milionów złotych, o których grzmi prezydent Szczecina, że z taką dziurą tyle zabrał rząd, de facto chodzi o to, że o tyle mniej wpływów z PIT będzie w naszym budżecie. Czy to się sprawdzi, czy nie, bo są to tylko kalkulacje. Ze względu na to, że jest to bardzo skomplikowany proces, to nie wiemy, jak to się na końcu okaże, czy przypadkiem nie jest to znacznie przeszacowane, ale nawet jeżeli. Rząd na rok 2022 wpłacił rekompensatę w wysokości 100 milionów złotych. Dodatkowo 56 milionów trafiło na ulicę Szafera. Ponadto Szczecin może skorzystać z dodatkowych środków uruchomionych przez rząd, a mianowicie z Funduszu Inwestycji Strategicznych. I teraz do rzeczy. Jeżeli troska prezydenta dotykałaby roku 2023, ponieważ nie jest pewne, czy wypłata tych 100 milionów będzie kontynuowana, to jeszcze może bym to zrozumiał. Ale skoro dzieci w przedszkolach nie będą miały zajęć z języków obcych dodatkowych ani tańca, jeżeli nie ma pieniędzy na podwyżki dla kierowców autobusów, jeżeli tniemy kulturę i bardzo wiele obszarów funkcjonowania miasta, no to coś jest nie tak już teraz. A teraz meritum. W czym tak naprawdę mamy problem? Od kilkunastu lat rządzenia aktualnego prezydenta mamy bardzo, ale to bardzo szkodliwą i nieracjonalną, nierozsądną politykę finansową w mieście. Nie tylko dyscyplina finansowa cierpi, ale również decyzje, strategiczne decyzje, które później skutkują takimi, a nie innymi efektami.
Chciałbym przybliżyć trzy punkty tylko, dlaczego w Szczecinie jest jak jest i dlaczego mamy taką sytuację i dlaczego nie jest to przez Polski Ład. Punkt numer jeden. Baza podatkowa. Szczecin w przeciągu ostatnich 15 lat stracił 15 tysięcy mieszkańców na rzecz gmin ościennych. To są mieszkańcy, którzy nie chcieli mieszkać w tym mieście, którzy nie widzieli tutaj dla siebie miejsca, bo jest to, nie ukrywajmy, mało przyjazne do życia miasto pod wieloma aspektami. Szczególnie w śródmieściu i w centrum. I mieszkańcy, którzy wyprowadzają się do gmin ościennych, to jest baza podatkowa, to są pieniądze, które do kasy Szczecina nie trafiają. I teraz 1000 takich mieszkańców każdego roku to są 2 do 3 milionów wpływów z PIT każdego roku. A że było ich 15 tysięcy przez ostatnich 15 lat, no to mamy już 30 do 45 milionów złotych, których każdego roku brakuje nam tylko z tego tytułu, że nie zadbano o należytą jakość życia w Szczecinie. A przecież liczba mieszkańców mogłaby jeszcze rosnąć. Tej bazy podatkowej moglibyśmy nie tylko nie utracić, tylko moglibyśmy mieć ją dużo większą, jak na przykład Gdańsk. W tym czasie, kiedy u nas było 15 tysięcy mieszkańców, w Gdańsku przybyło prawie 100 tysięcy mieszkańców. Przypadek? Nie. Aglomeracja szczecińska rośnie. To nie jest tak, że w naszym regionie ubywa mieszkańców, że można to zwalić na nisz demograficzny albo na inne czynniki zewnętrzne. Nie, to są wyjątkowo jasno i krystalicznie nakreślone czynniki wewnętrzne tylko tutaj. I wynikające po prostu z polityki miasta, która o mieszkańców nie dba. Punkt numer dwa, zadłużenie. Kiedy od kilku lat nawoływałem ze szczecińskim ruchem miejskim, aby nie zadłużać miasta na taką skalę, słyszeliśmy od prezydenta, że jest to tylko straszenie, że mamy dobre ratingi i że wszystko jest okej, wszystko jest stabilne. No więc od takiego, powiedzmy, w miarę bezpiecznego zadłużenia do tego, co mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy ponad 100% zadłużenia w stosunku do naszych dochodów, co jest już bardzo skrajną i nieodpowiedzialną sytuacją. Jest to pewien obszar, w którym moglibyśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno zmniejszyć koszt obsługi długu. Koszt obsługi długu to są same odsetki, które spłacamy, czyli nie kapitał. To nie jest tak, jak ty, ja czy ktokolwiek inny spłaca ratę kredytową i w tym jest część kapitałowa i część odsetkowa. Nie, koszt obsługi długu to jest tylko to, co płacimy za to, że wydaliśmy wcześniej pieniądze, których nie mieliśmy. I w tym przypadku jest to kolejnych 20-30 milionów złotych każdego roku dodatkowo, bo łącznie jest to kwota jakieś 60-70 milionów złotych każdego roku. Za 60-70 milionów złotych można byłoby postawić całkiem fajny kompleks wodny ze zjeżdżalniami, saunami, basenami każdego roku dodatkowo. Można byłoby też taką naprawdę wypasioną i dobrą szkołę postawić, albo przedszkole XXI wieku na najwyższym poziomie, albo i dwa każdego roku. A to jest tylko ta kwota, którą musimy płacić za to, że kiedyś wybudowaliśmy coś, na co nas nie było w danym momencie stać. Punkt trzeci to są rosnące koszty. Koszty funkcjonowania miasta, koszty związane właśnie z tym, że to miasto się rozlewa chaotycznie i bez planu. Bo to są koszty, które musimy ponosić również każdego roku. To są koszty związane z budową nowej drogi, to są koszty związane z budową nowej szkoły, przedszkola, ale to są też koszty bieżące, jak chociażby koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, oświetlenia itd., itd. To nas bardzo dużo kosztuje każdego roku. I to zwiększa cały czas koszty funkcjonowania miasta. I później pojawiają się właśnie problemy. A mam takie obawy, że to nie jest koniec. I to są obawy całkiem uzasadnione. W
tym roku otwarta ma być fabryka wody. Na pewno wiele osób się z tego cieszy i nie widzę w tym nic złego. Pomijając fakt, że nie wiemy jeszcze tak naprawdę, ile będziemy płacić za wejście i czy ciebie, mnie w ogóle będzie na to stać, żeby spędzić taki dzień z rodziną w akwaparku nowym. No ale czy miasto będzie na to stać? To jest pytanie ważniejsze, bo utrzymanie akwaparku to nie będą grosze, to nie będą tysiące, to będą miliony, kilkanaście, a może dodatkowych kilkadziesiąt milionów złotych. Zobaczymy, jak będzie skonstruowany budżet na 2023 rok. Jestem bardzo ciekaw, bo szacuję, że będziemy bliżej kilkudziesięciu niż kilkunastu milionów złotych dodatkowo każdego roku na utrzymanie akwaparku. I jeżeli teraz sumujemy sobie te wszystkie koszty dodatkowe, to, co płacimy, to są tylko trzy punkty. A moglibyśmy temat naprawdę bardzo rozwinąć, jeżeli chodzi o decyzje strategiczne, o ściąganie inwestorów, o efektywność i stymulowanie rynku pracy. Mielibyśmy tutaj bardzo duże pole do dyskusji. A ja skupiłem się tylko na trzech punktach, które dalece już wykraczają poza te 120-130 szacowanych milionów, których poniekąd brakuje. Ale to jest efekt zarządzania miastem przez kilkanaście lat, doprowadzania go do takiego stanu. I teraz bardzo łatwo jest zrzucić to na Polski Ład, bardzo łatwo jest zrzucić to na rząd, bo ile osób jest wściekłych. Więc jakże duże zrozumienie możemy w związku z tym otrzymać. Ale jest to manipulacja. Walmy w rząd. Nie mam z tym problemu. Tylko to nam nie pomoże, jeżeli przyjdzie prawdziwy kryzys. Bo jest jedna bardzo istotna kwestia w tym wszystkim. Że my tak naprawdę nie mierzymy się w tej chwili z żadnym kryzysem. W dalszym ciągu mamy wzrost gospodarczy. W dalszym ciągu jest sytuacja stabilna. A co jeżeli będziemy mieli teraz do czynienia z kryzysem przez duże K? A to jest bardzo możliwe i to zapewne nadejdzie. No, pytanie, czy to będzie w tym roku, w przyszłym, za dwa lata, za trzy, kiedy? I co się stanie, jeżeli dochody z PIT zaczną maleć nie dlatego, że jest wyższa kwota wolna od podatku, tylko dlatego, że bezrobocie wzrosło. Że mieliśmy do czynienia z kilkoma dużymi bankructwami w regionie, w Szczecinie. Co wtedy? Kto będzie wtedy winny? Jak jesteśmy na to przygotowani? Bo jak patrzę na inne samorządy i inne miasta, to widzę, że tam jest jeszcze bardzo duży bufor. Te samorządy, ten bufor, chociażby w kwestii zadłużenia, mogą wykorzystać, jeżeli przyjdą naprawdę trudne czasy. Są samorządy bardzo mądrze zarządzane, a są samorządy zarządzane na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. I do takich samorządów właśnie należy Szczecin. Czy chcemy na to pozwolić? Bo ja mam wrażenie, że idziemy w kierunku Ostrowic. I to nie jest straszenie. Kilka lat temu słyszałem, że straszę, mówiąc o ryzyku takiego zadłużenia miasta. Dzisiaj bez żadnego kryzysu nie jesteśmy w stanie spiąć budżetu bez naprawdę potwornych cięć i nie mając środków na to, żeby zapewnić normalne, stabilne funkcjonowanie miasta, jak podwyżki dla kierowców, dla moprowców, czy chociażby zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Na to pieniędzy już po prostu nie ma, a będzie coraz gorzej. Jeżeli uderzy w nas kryzys, to co my dalej zrobimy? Jakie jeszcze oszczędności jesteśmy w stanie wykrzesać? Co my jesteśmy jeszcze w stanie zrobić z tym budżetem, z taką polityką miasta? I dlatego uważam, że ten scenariusz nie jest nierealny. Ja się go autentycznie boję. Stąd mój apel. Mój apel nie do prezydenta, bo wiem, że on i tak to zignoruje. Mój apel do mieszkańców i do dziennikarzy. Patrzcie cały czas
na ręce i nie dajcie sobie na Boga wmówić, że to jest efekt czy wina Polskiego Ładu. To jest efekt i wina zarządzania miastem w ten sposób od kilkunastu lat. Jeżeli ono się nie zmieni, jeżeli my teraz nie wprowadzimy drastycznych reform, jeżeli nie zaczniemy naprawdę takiej daleko idącej naprawy naszych finansów, to będzie źle. To jeżeli zderzymy się w tym bądź w przyszłym roku albo za dwa lata z prawdziwym kryzysem gospodarczym, który może nastąpić, to jest realny scenariusz, to leżymy. I wcale nie zdziwię się, jak któregoś dnia przyjedzie tutaj z Warszawy zarząd komisaryczny. Serio. I nie chcę później powiedzieć, a nie mówiłem. Mimo wszystko, miłego tygodnia życzę.